Jestem nauczycielem, ale nie tylko, chórmistrzem, także komponuję muzykę własną, także... Z zawodu jesteś nauczycielem, a kim właśnie jesteś z zamiłowania? Kompozytorem, tak? Z zamiłowania tak, oczywiście od jakiegoś czasu komponuję, zresztą od bardzo wielu lat komponuję, mam utwory, bardzo dużo kompozycji swoich w ZX-ie. Komponowałem utwory na chór, ale teraz także takie swoje instrumentalne, ale też zdarzają się piosenki. Dla mnie, dla laika, myślę, że większości z nas wiemy tylko, jak wygląda klucz wiolinowy i tak się zastanawiam, powiedz mi Grześku, czy trudno jest wymyśleć w muzyce coś nowego? Przecież tyle tych piosenek, tej muzyki, tych linii melodycznych powstało, czy nadal są nieodkryte przestrzenie? Znaczy, nie wiem, nam się wydaje, że już nic więcej się nie da wymyślić, ale przecież historia pokazuje, że jednak coś się da wymyślić nowego. A ja w swojej twórczości nie szukam czegoś nowego. Raczej swoją ekspresję, swoje uczucia wyrażam poprzez muzykę, a jak to wychodzi, to trzeba po prostu posłuchać. Dzisiaj mieliśmy przyjemność posłuchać kilku Twoich utworów. Jak byś je opisał? To jest połączenie, według mnie, otoczenia, przyrody, świata z muzyką. Słyszałem trele ptaszysk jakichś wróbli z skowronków. Ty to łączysz w jedność, w całość. Tak, bardzo duży wpływ na moją twórczość ma przyroda. Często nagrywam właśnie gdzieś tam na przejażdżce rowerowej odgłosy przyrody i tutaj to był właśnie gołąb. Rzeczywiście gołąb. Laik, no to chyba. Gołębie nagrałem i wkomponowałem do utworu. Czyli korzystasz z tego, co ci natura podpowie? Też. Słuch jest ważny w tym zawodzie? Bardzo ważny, żeby po prostu, słuch jest ważny, żeby te utwory nie biły po uszach, jak to mówią tak niepochowo. Czy dla ciebie jest to wydarzenie dzisiejsze? Ja bardzo się cieszę za zaproszenie i dziękuję bardzo organizatorom za w ogóle za możliwość wystąpienia, zwłaszcza w takim doborowym towarzystwie malarstwa mojej żony Doroty Kulickiej. Dlatego wziąłem Was oddzielnie, ponieważ właśnie Dorota wspomniała o tym w swoim przemówieniu, że Wy się kontaktujecie, Ty z nią poprzez muzykę, ona z Tobą poprzez obrazy, macie swój własny język już wypracowany, kody, hasła. Czy to jest prawda? To znaczy, to nie jest tak, że to też zapytam. Komponujemy jakoś specjalnie pod jakiś, nie wiem, jeden nastrój, tylko po prostu to chyba taki przypadek, ale na płycie mojej jest jej obraz, na okładce się znalazł. Uzupełniacie się? Tak. Z czego jesteś najbardziej zadowolony, dumny? Jakiegoś utworu, piosenki? Czy te największe dopiero przed Tobą? Myślę, że te najnowsze jednak są najlepsze, chociaż tutaj najnowszych nie grałem, bo to są piosenki. Piosenki? I taką, gdybyś mógł nam zanucić chociaż jedną zwrotkę. No śmiało! Po schodach biegam, ale może tak bez przygotowania wolę nie. Zapraszam na mój kanał na YouTube i na Spotify, Tidal i te inne streamingi. Jak tak na YouTubie Cię znajdziemy? Grzegorz Kulicki. Polecamy, dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Myślę, że czasami najlepszym porozumiewaniem się jest milczenie. Wtedy jest mniej konfliktów, ale też zostaje takie pole do wyobraźni, do fantazji. Takie dobre miejsce. Dobre miejsce dla nas, dla niego, dla mnie. Nawiązujemy do tytułu dzisiejszej wystawy. Oczywiście nawiązujemy do tytułu dzisiejszej wystawy, czego nie mówimy. Wydaje mi się, że najciekawsze jest to, czego nie mówimy. To, co mówimy, czasami jest mniej ciekawe. Albo niepotrzebne. Pani obrazy są pełne detali. Czy to tak miało być? Tak miało być. Detal w jakiś sposób mnie wciąga, fascynuje. Detal mnie inspiruje do kolejnych elementów. Uwielbiam tą wieloelementowość w swoich obrazach. Nie wiem dlaczego. W jakiś sposób mnie to uspokaja na pewno.
może dlatego, że taki obraz, domyślam się, że w ciągu jednego dnia nie powstaje. Oczywiście, że nie. Miesiąc, czasami więcej, muszę przecież jeszcze poświęcić czas pracy zawodowej rodzinie, więc to nie jest takie proste. Natomiast uwielbiam to robić, więc nie zrezygnuję pomimo trudności. Kilkanaście prac, są te ogromne, czyli tu jest kawał Pani życia. Chyba 21 obrazów, o ile dobrze pamiętam. Kawał życia, chociaż nie taki duży kawał życia. Ja tak już zaczęłam malować tak, żeby móc pokazać od 2012 roku, czyli ile? 10 lat. Jest taki średni kawał, biorąc pod uwagę to, ile mam. Czym dla Pani Doroty jest dzisiejsze spotkanie, ta wystawa i koncert przy okazji Grześka? Malarstwo, obrazy i spotkanie tych osób, które są i ja tutaj w tym miejscu, to jest mierzenie się z demonami przeszłości, z demonami teraźniejszości i przyszłości, ale mierzenie się było to dla mnie, w ogóle długo odwlekałam tę wystawę, bałam się, że stanę i się rozpłaczę. Nie rozpłakałam się, więc jest okej. Ale dlaczego aż tak ostro właśnie żeśmy to potraktowali? No myślę, że każdy ma jakąś swoją historię, z którą się gdzieś tam mierzy. Nie ma osoby, która tej historii nie ma, tak? Jakiś swój bagaż doświadczeń. No i jednak to wpływa na nas. Czy bycie nauczycielem pomaga w tego typu zawodzie? Źle, nie w zawodzie. W wykonywaniu zadań w czasie wolnym. Oczywiście, że przeszkadza, bo zajmuje moją przestrzeń psychiczną bardzo, ponieważ staram się swoją pracę wykonywać no na tyle dobrze, na ile jestem w stanie, tak? No, nikt nie jest w stanie na 100%, natomiast staram się i jednak myśli o pracy i o tym, co zrobić, jaką decyzję podjąć, tak, która będzie lepsza, która nie skrzywdzi, no jednak są we mnie, nawet wtedy, kiedy maluję. Więc myślę, że część tej mojej pracy też jest w obrazach. Czy Centrum Kultury Chrześcijańskiej, Kościółek w Wiśnicach, jak Pani myśli, to jest właśnie dobre miejsce na tego typu spotkania, tego typu obrazy, tego typu muzyka? Znaczy myślę, że po ilości osób, które przyszły, uważam, że to jest świetne miejsce. Tutaj chylę czoła przed organizatorami, tutaj Ela naprawdę świetnie się spisała, zresztą myślę, że gmina Wisznice w ogóle jest ciekawym miejscem, tutaj się dużo dzieje i fajnie tutaj się mieszka, tak spokojne miejsce, ale dużo się dzieje. No to rozwinę tą Pani wypowiedź. Piotr Dragan, wójt gminy Wisznice, obecny na dzisiejszym wernisażu, a Ela to Pani Elżbieta Sokołowska, dyrektor tutaj Gminnej Instytucji Kultury. Tak, dokładnie, niech będą jak najdłużej, bo jest okej. Jest okej. Nie zamierza Pani skończyć malować. Te najpiękniejsze obrazy przed Panią, to samo pytanie zadałem Grześkowi, pytając, czy te najciekawsze utwory jeszcze przed nim. Że myślę, że tak, no chyba, że pójdę w jakąś poezję, tak, i zacznę mówić słowa, a nie malować słowa. Natomiast, nie, żartuję teraz. Znaczy, Grzesiek robi jakieś tam piosenki, do których ja teksty czasami piszę, więc to wszystko przed nami. Natomiast, akurat jego piosenki z moimi tekstami to taki trochę żart, trochę dystans do tego wszystkiego, do rzeczywistości. I także dystans do tego, co robimy, bo jednak trzeba mieć takie zdrowe odejście od tego, co się robi. Tak, żeby móc iść do przodu, żeby się nie pogrążyć, bo wiadomo, malarstwo nie zawsze daje sukcesy. Czasami jest coś takiego, co mnie denerwuje, czego nie mogę pokonać. Jakaś niesprawność rąk albo, nie wiem, umysłu, że nie jestem w stanie sobie czegoś wyobrazić. Więc no też warto mieć odskocznię i dystans do niektórych spraw i, no nie wiem, pobawić się chociażby słowami w formie takiej mówionej, pisanej, a nie tylko malowanej. I na koniec, świetnie się uzupełniacie. Być może, tak mówią. Grzesiek wspomniał o płycie, na której jest Pani obraz. No tak, no dałam mu ten obraz, no czemu by nie, no jakoś trzeba wspierać rodzinę. Praw autorskich Pani nie zabroniła mu w tym momencie używać. Mamy wspólnotę majątkową, więc nie. Dziękuję za to. Dzięki. Dzięki.